Good morning, class. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Działania nauczycielki prowadzą do stworzenia sytuacji, w których uczniowie mają możliwość użycia języka angielskiego do skutecznej komunikacji, zarówno w fazie recepcji, jak i produkcji. Jest to zgodne z założeniami pedagogiki Celestyna Freneta, który chciał, aby w szkole dochodziło do autentycznej interakcji. Dzięki temu dzieci mają możliwość wyjść poza standard znajomości pojedynczych wyrazów i przejść do doskonalenia umiejętności przekazywania informacji, korzystając z języka obcego. Faza receptywna, podczas której uczniowie muszą się skupić na zrozumieniu treści podawanych przez nauczyciela, rozpoczyna się, gdy nauczycielka podaje cele lekcji w języku angielskim, ale na tym nie przestaje, dopytując, czy uczniowie ją zrozumieli i uzyskując zadowalającą odpowiedź. Zachęca do większej swobody wypowiedzi. Nauczycielka wprowadza w tematykę lekcji, dopytując uczniów, jaki jest ich wymarzony dom. Uczniowie są bardziej skłonni do aktywnego udziału, bo nauczycielka nie czeka na ochotników, tylko sama wyznacza osoby do reakcji. To umożliwia wypowiedź większej liczbie uczniów i zapobiega sytuacji, w której wypowiadają się zawsze te same osoby. Na uwagę zasługuje też strategia przyjęta przez nauczycielkę, która nie poprawia błędu w wymowie popełnionego przez ucznia, ale zamiast tego postanawia powtórzyć jego wypowiedź, poprawnie wymawiając wszystkie wyrazy. Dzięki tej strategii uczniowie nie obawiają się popełniać błędów, bo prowadząca lekcję daje im do zrozumienia swoją postawą, że najważniejsza dla niej jest komunikacja, a nie perfekcyjna wymowa czy gramatyka. Ten sposób reakcji na błąd ucznia najwyraźniej się sprawdza, bo kolejny wypowiadający się uczeń już tego błędu nie popełnia, wymawiając słowo mieszkać poprawnie. Co ciekawe, nauczycielka stara się utrzymać uwagę uczniów, zmieniając pytania. Dlatego zadaje pytanie o liczbę pokoi, a potem dopytuje o rodzaje pomieszczeń w domu. W trakcie wypowiedzi Krzysia nauczycielka nie pozostaje bierna, ale okazuje oznaki aktywnego słuchania. Nie tylko motywując w ten sposób ucznia do kontynuowania wypowiedzi, ale i dając dobry przykład, na którym nawet nieświadomie mogą się potem wzorować inni uczniowie. Nauczycielka opowiada też o własnym wymarzonym domu, co pozwala jej budować dobre relacje z uczniami, którzy chętnie poznają informacje dotyczące nauczyciela. Komunikacja w języku obcym odbywa się także, kiedy nauczycielka przygotowuje uczniów do quizu Kahoot lub gdy objaśnia użyte dystraktory już po zaprezentowaniu rozwiązania. Niezwykle efektywnym rozwiązaniem jest aktywność polegająca na stworzeniu przez uczniów własnego projektu domu z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez nauczycielkę. W założeniach pedagogiki frenetowskiej ten typ interakcji, w której nauczyciel określa temat, formę, cel, stawia konkretne zadania, jednak sposób wykonania zadania pozostawia inwencji dziecka, nazywamy sytuacją ograniczoną. Efektywna komunikacja w języku obcym ma miejsce szczególnie w fazie prezentacji efektów projektów, gdy uczniowie prezentują swoje projekty domów. Three cabinets. Okay.
Instrukcje dotyczące zakończenia lekcji, w którym uczniowie dokonują autoewaluacji, podawane są przez nauczycielkę również w języku angielskim. Because it is not a bad idea.